Zapraszamy do wysłuchania książki Simony Kossak zatytułowanej Saga Puszczy Białowieskiej. Czytają Anna Apostolakis, Leszek Filipowicz. Simona Kossak była biologiem z wykształcenia i leśnikiem z zamiłowania. Krakuską z urodzenia i białowierzanką z wyboru. Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością psychologa zwierząt, a kolejne stopnie naukowe, od doktora po profesora zwyczajnego, otrzymała w dziedzinie nauk leśnych. Urodziła się i wychowała w Krakowie w Kossakówce, skąd po otrzymaniu dyplomu magistra przeniosła się do Białowieży. Ponad 30 lat mieszkała w głębi Puszczy Białowieskiej w starej leśniczówce o pięknej nazwie Dziedzinka. W życiu prywatnym była towarzyszką życia znanego fotografika przyrody Lecha Wilczka. Pracowała w zakładzie lasów naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie badała zachowania dziko żyjących ssaków leśnych oraz ich ekologiczne relacje ze środowiskiem. Oprócz tego inwentaryzowała liczebność oraz skład populacji ssaków łownych i chronionych, przez co aktywnie pomagała leśnikom w racjonalnym zarządzaniu zwierzostanem i ochronie gatunków rzadkich. Simona Kossak była córką Jerzego, wnuczką Wojciecha i prawnuczką Juliusza, trzech malarzy batalistów rozmiłowanych w koniach ojczystym krajobrazie i w polskiej historii. Była bratanicą poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz pisarki Magdaleny Samozwaniec. Jej stryjeczną babką była Zofia kossak autorka powieści historycznych. Obciążenie genetyczne Odebrane wychowanie oraz przesiąknięcie wszechobecną w tej rodzinie miłością do zwierząt spowodowały, że zajmowanie się badaniem przyrody i publikowanie suchych prac naukowych nie wystarczało jej do szczęścia. Pełnie satysfakcji dała dopiero działalność popularyzatorska na rzecz ochrony przyrody. Była autorką kilkuset artykułów, których intencją było łagodzenie obyczajów. W 1995 roku ukazała się jej książka Opowiadania o roślinach i zwierzętach. Autorka sagi ma na swoim koncie też dziesiątki audycji radiowych i telewizyjnych oraz konkretnych działań na rzecz przyrody. Jak sama mówiła. Jedyne malarstwo, z jakim sobie świetnie radziła, to pokrywanie jednym kolorem gładkiej ściany mieszkania. Dlatego w pewnym momencie wzięła do ręki kamerę. Za swoje amatorskie filmy przyrodnicze otrzymała krajowe i międzynarodowe nagrody. Saga Puszczy Białowieskiej powstała w intencji spłacenia długu. Jest nim trzydzieści szczęśliwych lat przeżytych przez autorkę U Pana Boga za piecem, w Zielonym Raju, w Puszczy Białowieskiej. Nad wszystko, co w dzikiej przyrodzie, co żyje, oddycha i śpiewa, nad wszystko, co kocha i tęskni, miłuje leśne drzewa. A gdy już usnę na wieki, niech sen mi się przyśni królewski, niech mnie kołysze do marzeń szum Puszczy Białowieskiej. Julian Eysmond. Wstęp Puszcza Białowieska umiera. Wśród drzew przemyka okryta mgłą postać dzierżąca kosa. Lecz u jej stóp nie czai się już ryś skośnooki, nie wyciągają ramion pokrzywione kolosy lip i wiekowe dęby. Nadkonającą pochyla się z troską konsylium leśników i uczonych. Znają chorobę. Na imię jej las. Gorzka to wiedza, że śmiertelnym zagrożeniem dla puszczy jest chluba człowieka las zagospodarowany. Im więcej wysiłku wkładają w swą pracę leśnicy, tym szybciej puszcza umiera. Bezwzględny las, zadbany, czysty, produkujący drewno i użytki uboczne, nienawidzi puszczy, pożera więc miejsce po miejscu dziką i wolną przyrodę. Z każdym zgrzytem piły usuwającej nieprzydatne dla lasu drzewo, z każdym konarem spalonym, by nie zakłócał porządku w lesie, z każdym rzędem równo posadzonych sadzonek, z każdym wypielęgnowanym młodnikiem, puszcza słabnie. Jej dusza wygnana z próchniejącego pnia, płacze w ostatnich ostojach. Jesteś wśród drzew, lecz brak tu perkuna. Nie ukorzysz się przed świętym dębem przodków, nie usłyszysz rozmowy dzikich pszczół z dziuplastą lipą. Nie pochylisz głowy przed majestatem miejsca, z którego pochodzisz przed puszczą słowiańską. Ona umiera. Śmierci jest tysiąc. Giną ciche, nieważne, pozbawione domu żyjątka i kolejne pokolenia drzew nie ze starości, lecz z wyroku lasu. Serce ci pęka, a puszcza umiera. Uczeni znają chorobę. Potrafią ją leczyć, chcą puszczę zachować. Recept jest kilka, lecz każda uderza w las. Konsylium dzieli się i sprzecza, padają zarzuty, obelgi. Czas płynie, puszcza umiera. Ambicje, urazy, sprzeciwy, a puszcza umiera. Uczeni, praktycy, eksperci, a puszcza umiera. Programy, koncepcje, wytyczne, a puszcza umiera. Narady, decyzje, dokumenty, a puszcza umiera. Polityka, wpływy, interesy, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Puszcza umiera. Przed laty przy wieździe do Białowieży uczeni ustawili na cokole głaz narzutowy ze stosownym napisem ku czci Puszczy Białowieskiej. To kamień nagrobny. Wstrząśnięta szybkością i rozmiarem wycinania białowieskich starodrzewów na łamach Gazety Wyborczej w czerwcu 1992 roku opublikowałam esej Śmierć Puszczy. Gdziekolwiek bowiem spojrzeć, powiększały się otwarte przestrzenie upraw mających w dalekiej przyszłości wyrosnąć w zwyczajny las gospodarczy. Ze starodrzewów wybierane były masowo dorodne, zdrowe dęby i świerki, sosny i jesiony, a ciężki sprzęt dewastował dno lasu. Wywożenie tysięcy pni z lasu naturalnego i sadzenie w rządkach sztucznie wyhodowanych sadzonek, by je po upływie określonego czasu wywieźć w postaci drewna, to nieuchronna śmierć puszczy. Żyje ona bowiem dopóty, dopóki wyrasta z prochów poprzednich pokoleń, a cykle narodzin i naturalnej śmierci trwają nieprzerwanie tysiące lat. Dziś w Europie jest tylko jedno takie miejsce. Osłabione, oszpecone, ale z wciąż jeszcze zachowaną siłą do samoodradzania się po zniszczeniach. Puszcza Białowieska. Las wyhodowany przez człowieka tak się ma do puszczy, jak krowa do żubra, jak kundel wiejski do wilka, jak puszcza notecka, kampinoska i niepołomicka do puszczy białowieskiej. Jak tombak do złota. Ona, ogromna, dzika i wolna, nie potrzebuje nas, by trwać przez dalsze tysiąclecia. Nie potrzebuje naszych pił i rachitycznych sadzonek. Rzesze uczonych i miłośników przyrody od lat apelują do władz o objęcie konserwatorską ochroną całej polskiej części puszczy. Za wzór do naśladowania stawiają dawnych władców, którzy już od czasów Jagiełły otaczali puszczę opieką, dzięki czemu jej przyrodnicze skarby, prawie nienaruszone, przetrwały do naszych czasów. Zapraszam więc na daleką wędrówkę. Nie w przestrzeni. A w czasie. Podczas lektury zostaniemy bowiem w Puszczy Białowieskiej, a przed naszymi oczami przesuwać się będą tysiąclecia, setki i dziesiątki lat. Obrazy, które ujrzymy po drodze, zaprzeczą piewcom legendy o dobrych dawnych czasach, polskich królach rozmiłowanych w Puszczy Białowieskiej i ich szlachetnych poddanych. Prawda ukryta na kartach kronik. Pamiętników i w dokumentach historycznych jest mniej budująca. Miejscowa ludność zawsze miała za nic majestatyczne piękno puszczy i tylko patrzyła okazji, by z niej czerpać pełnymi garściami. Każda zawierucha dziejowa wojna, zmiana przynależności państwowej, jak też upodobania kolejnych panujących hołdowanie modom. Szukanie sposobów zapełnienia skarbca czy zyskania przychylności możnych tego świata od zarania polskiej historii aż do dziś uderzała w Puszczę Białowieską. To, że jeszcze nie podzieliła losu innych puszcz, po których zostały tylko nazwy, wynika z jej, zda się niewyczerpalnych, sił życiowych, ze straszliwego haraczu płaconego łowcom zwierzyny i położenia geograficznego. Zdala dala od skupisk rolniczej ludności i wielkich miast, leżąca na pograniczu krajów i narodów, ukryta wśród bagien, przetrwała. Ciężko okaleczona, ograbiona z drzew i ze zwierząt, ale we współczesnej Europie jedyna przypominająca jeszcze prapuszczę, która sześć tysięcy lat temu otulała nisz europejski od Karpat po Bałtyk. Na oczach naszego pokolenia. Rozgrywa się ostatni akt jej dziejów. Łowcy mamutów i reniferów. Nadeszła wiosna. Zimniejsza niż wszystkie ubiegłe, choć i tamte od dawna już nie dawały ciepła, podtrzymującego życie drzew. Lodowate podmuchy smagały umierający las. Tu i ówdzie. Sterczały kikuty rozłożystych dębów i lip, leżały obalone sosny, ale w poszyciu brak było młodego pokolenia. Tylko w wierzbach, brzozach i świerkach tliło się jeszcze życie. Stopniowe, od tysięcy lat postępujące oziębienie klimatu nabrało pędu. Coraz szybciej i szybciej nowe połacie Europy znikały pod lodem, tym nadchodzącym z północy. I tym sunącym jęzorami z gór południowych. Przez cmentarzysko drzew i niskiej roślinności szedł, kulejąc, samotny mamut. Droga wędrówki stada dziewięciu olbrzymów, uchodzących z pod gwiazdy polarnej w cieplejsze okolice, stała się szlakiem donikąd. Jak kamienie milowe, znaczyły ją zwłoki zwierząt ciemniejące wśród mszarów i współzamarzniętych błot. Mamut skrył się w wierzbowym zagajniku. W gąszczu gałęzi prześwituje czterometrowej wysokości cielsko, okryte długim, ciemnobrunatnym, miejscami rudym włosem, z wełnistym, zwartym podbiciem chroniącym przed mrozem. A jednak zwierzę drży. Śnieg z deszczem bezlitośnie padający od wielu dni dawno przemoczył sierść pozbawioną ochronnej warstewki tłuszczu i spływa teraz po skórze. Wilgoć już nie paruje po zetknięciu z przechłodzonym ciałem, a rozmiękłe w błocie i popękane płytki rogowe nie chronią obolałych stóp stworzonych do chodzenia po twardym i suchym podłożu. Brak wału stłuszczu na szczycie łba, stromo opadającego kukarkowi i ostro starczące kości mówią o wycieńczeniu olbrzyma. Tylko sto czterdzieści kilogramów wspaniałych, kremowo-białych ciosów, Dumnymi kołami skierowanych ku niebu, świadczy o minionej potędze gatunku. Mamut? O żeruje. O tej porze roku jego organizm tęskni do zielonych traw i leśnych ziół, lecz tych już nie napotka. Jest też zbyt słaby, by napierając swymi ogromnymi zębami siecznymi, obalić wyższe od siebie drzewo i dosięgnąć pączków listowia przestaje więc na gałązkach niewielkich świerków, wierzb i na mchu porastającym kępy wśród błot. Czubkiem trąby odrywa pęd po pędzie, podaje do pyska i powoli żuje. Na sporym wyniesieniu królującym wśród błot na moment zamajaczyło kilka odzianych w skóry dwunogich istot. Wygłodzona horda spostrzegła mamuta. Wygnana lodowcem schodzącym z gór południowych opuściła swe jaskinie, by na szlaku wielkiej ucieczki łowić drobną zwierzynę. Lecz w krainie ginącej w uścisku lodowca zabrakło żywej zdobyczy. Zniknęły wilki i lisy, wskazujące drogę do ostatniego źródła pokarmu, mamutów padłych w umierającym lesie. Za osłoną pagórka. Horda czeka na powrót zwiadowcy. Wrócił, przysiadł na piętach, gestykuluje, pokrzykując w wielkim podnieceniu. Mamut jest sam, jest chory, nie może uciekać zbyt szybko. Lecz wielki jak góra, jest groźny jak śmierć. Wódz krzywi oblicze, patrzy na towarzysze. Dzierżą potężne maczugi, a za rzemieniami podtrzymującymi odzienie tkwią noże. Jednym celnym uderzeniem odłupane od rdzenia krzemiennej buły. Ciężkie kamienne topory o ostrych krawędziach leżą tuż obok, a jednak oczy mężczyzn umykają spojrzeniu wodza. Horda jest słaba. Nie wyzwie kolosa do walki wręcz, lecz głód żąda mięsa. Wódz zdecydował nagonić zwierza na rozpadlinę. Czternastu mężczyzn i osiem kobiet rozbiega się chyłkiem po lesie, by w pobliżu mamuta wyskoczyć z ukrycia, miotaniem toporów i krzykiem zmusić go do biegu. Olbrzym uniósł trąbę i ruszył ciężkim galopem. Pod naporem potężnego ciała padają brzozy i świerki, spod nóg tryska błoto, przeskoczył kłodę, jedną, drugą, przez chwilę był sam. Zwolnił biegu, gdyż krwawa zasłona zmęczenia zmąciła mu wzrok. Znów nienawistne stworzenia były tuż obok. Świsnęło powietrze. W nasadzie trąby głęboko utkwił klin topora. Rozległ się ryk bólu. Ziemia umknęła spod nóg i mamut ciężko zwalił się w rozpadlinę. Próbował wstać. I wtedy obsiadła go horda. Dźgany, cięty, uderzany, umierał. W ostatnim odruchu przewalił się na bok. Wóz krzyknął i znikł, przygnieciony olbrzymim cielskiem. W pobliżu ogniska piętrzą się zwały mięsa, okrwawione żebra i potężny łeb wsparty na bielejących obręczach ciosów. W miejscu trąby zieje krwawa jama. Schodzące słońce ukazuje mężczyzn w uprzęży z mamuciej skóry, powoli wlokących wielką kamienną płytę. Na szczycie pagórka ciemnieje prostokątny wykop po ścianach umocnionych równo ułożonymi głazami. Na jego dnie spoczywa człowiek. Leży na boku, ma podkurczone ręce i nogi, przy twarzy czernieje krzemienny topór. Do grobu podchodzi kobieta. Z zawiniątka uwiązanego przy pasie dobywa garściami czerwoną, sproszkowaną glinę i posypuje nią twarz i tors zmarłego. Ma ciemne oczy. Głęboko osadzone pod mocno zarysowanymi łukami brwiowymi, niskie czoło uciekające ku krągłej potylicy i krótką szyję wbitą w ramiona. Po jej policzkach spływają łzy. Upływały dziesiątki tysiącleci. Śmierć kilkumetrową warstwą pokryła ziemię. Tylko hulający wiatr rzeźbił lodowe fale na powierzchni całunu. Tylko tarcza księżyca i blade słońce spoglądały na białą pustynię. Lądolud cofał się i atakował. W swych wędrówkach przenosił odłamy skał wyrwane z dalekich gór, żłobił i wchłaniał w swe cielsko napotkane podłoże. W odwrocie tryskał rzekami i przy wtórze łoskotu mielił i wyrzucał ze swych trzewi obłe głazy wołuny, szarozielone i ugrowe gliny, czerwonawe żelaziste piaski i iły, aż dwudziestometrową warstwą pokrył ślad ludzkiej mogiły. W końcu postarzał się biały morderca. W ostatnim ataku sięgnął już tylko północnej krawędzi wielkiego niżu europejskiego. Na przedpolu lodowca króluje stepo tundra, a na niej wreżycie. Najdalej na północ zapuszczają się stada wołów piżmowych nosorożce włochate i renifery. Na niezmierzonych przestrzeniach pasą się stada koni i garbonosych suchaków, w gęstwinie żerują prażubry i jelenie o olbrzymim porożu. Nocami słychać ryk niedźwiedzia jaskiniowego, wycie wilków, poszczekiwania pieśców i lisów. W skroś tundry wędruje samotny łowca reniferów. Jest wysokim, Zgrabnie uformowanym chłopcem. Nad ledwie zarysowanymi łukami brwiowymi wznosi się niewysokie, proste czoło myślącego człowieka. Przez ramię przewieszony ma łuk i uczepiony na rzemieniu pęk strzał o kamiennych grotach. U podstawy mocno osadzonej szyi lśni naszyjnik z dwudziestu lisich i wilczych zębów. Przy pasie zwisał ucięty z dwóch stron ruktura, kryjący narzędzia wykonane w czasie samotnych wieczorów. Ostre dłuto wyczarowane z goleni renifera, z rączką wyrzeźbioną na kształt głowy sowiej i drugie z kości jelenia o ostrzu szerokim na palec. Szydło z łbem końskim o rozwianej grzywie i szydło z okrągłej kości ptaka, płaski ośmioząbkowy rylec z goleni kozła — znakomity do rzeźbienia w glinie, duża łukowata igła z otworem do przewlekania rzemyka, wykonana z żeberka, suchaka. Ten skarb, przydatny w wielodniowej wędrówce, będzie darem dla dziewczyny, która żegnała chłopca, a czeka na powrót mężczyzny. Łowcy, samodzielnie zdobywającego zwierzynę. W promieniach rannego słońca stado reniferów skubie zioła porastające tundrę. Chłopiec, dzierżąc pęk strzał, przesuwa łuk z ramienia na plecy, przywiera do ziemi i niby wąż pełznie wśród niskich krzewów wierzbowych. Omija grupę samic z młodymi. Ostre, pokręcone gałęzie boleśnie smagają ramiona. Młody myśliwy powoli zbliża się do żerującego na uboczu dorodnego byka. Wtem... O coś zaczepił, szarpnął się, lekko uwolnił i przerażony głośnym przelestem uniósł głowę. Renifer odwrócony niczego nie zauważył. Łowca nie przerywa podchodu, jest już tak blisko, że czuje woń zwierzęcia. Powoli unosi się i klęcząc na jednym kolanie napina łuk. Świsnęło i strzała, utkwiła w sercu ofiary. Łowca jest gotów do drogi powrotnej. Na ziemi leży zwinięta skóra renifera, a w niej najlepsze kawały mięsa. Teraz należy zaszyć brzegi pakunku i przytroczyć starczące licznymi odnogami poroże. Ręka młodzieńca sięga do pasa. Zamiast pojemnika z narzędziami, dłoń napotyka zerwany rzemień. Ostatni milion lat historii Ziemi, zwany czwartorzędem, dzieli się na Pleistocen i holocen. W plejstocenie lądolód czterokrotnie atakował Europę. W przerwach między zlodowaceniami na terenach dzisiejszej puszczy białowieskiej panował klimat umiarkowanie ciepły. Największe zlodowacenie, tak zwane Mindel, objęło 4,5 miliona kilometrów kwadratowych Europy. W Polsce płaszcz lodu oparł się o Sudety i Karpaty, gdzie spotkał lodowce schodzące z gór. Na terenie przez niego objętym wyginęły wszystkie rośliny i zwierzęta. Ostatni lądolód, Worm, zagarnął dzisiejsze pojezierze, mazurskie i suwalskie. Na jego przedpolu uformowała się Stepotundra. Ustąpił około 12 tysięcy lat temu, pozostawiając po sobie Bałtyk. Z tą chwilą rozpoczął się holocen, w którym żyjemy. W Europie mamuty wymarły w późnym Pleistocenie. Człowiek neandertalski pojawił się w Europie ponad 250 tysięcy lat temu. Wyginął z niewiadomych przyczyn przed 40 tysiącami lat. Okres ten zwany jest paleolitem, epoką kamienia łupanego. Z paleolitu środkowego, od 100 000 do 40 tysięcy lat przed naszą erą, Zachowały się ślady kultury mustierskiej, charakteryzującej się umiejętnością niecenia ognia, różnorodnością kamiennych narzędzi i pochówkiem zmarłych. Pierwotny człowiek miał pod dostatkiem leżących na powierzchni ziemi potężnych buł krzemiennych. Był to znakomity materiał na najprostsze narzędzia codziennego użytku: tłuki, topory, siekiery, skrobacze, noże w postaci długich ostrych wiórów produkowane metodą odłupywania zbędnych części od nukleusów, rdzeń krzemiennych brył. Neandertalczyk zamieszkiwał jaskinie skalne i jaskinie wykopane przez siebie w ziemi, najczęściej w zboczach nad rzekami. Nie znał ani uprawy roli, ani hodowli bydła, prowadził życie wędrownego łowcy, polował na rozległych, podmokłych tundrach, na suchych, gorących stepach i w mrocznych puszczach. Na początku ubiegłego stulecia w północnej Ukrainie odnaleziono wyłożony głazami grób człowieka z paleolitu. Około 35 tysięcy lat temu, koniec neolitu, Europę zasiedlał człowiek rasy kromaniońskiej. Nazwa od znalezisk w jaskiniach koło Cromagnon we Francji, gdzie odkryto szkielety ludzi z kultury oryniackiej. Nasz przodek. Dawniej sądzono, że zamieszkiwał wyłącznie jaskinie. Nowsze odkrycia archeologiczne wykazały, iż wykorzystując między innymi kości mamutów, budował długie, wielorodzinne domy kryte wspólnym dachem. Z neolitu pochodzą najstarsze z dotychczas odnalezionych ślady obecności człowieka w Puszczy Białowieskiej. Są to narzędzia krzemienne i fragmenty naczyń ukryte w piaszczystych wydmach nadrzecznych oraz wyorane pługiem kamienne toporki i groty. W 1923 roku archeolodzy odkryli ślady dwóch osad. W pierwszej, leżącej na prawym brzegu Narwi, niedaleko wsi Rudnia, znaleziono skorupy naczyń, krzemienne skrobacze i nożyki. W drugiej, położonej na południe od bagien Dzikiego Nikoru, zachowały się narzędzie kamienne oraz krzemienne groty strzał i sześć nożyków. Osady te datowano na młodszą epokę kamienną. Jednym z najważniejszych sposobów zdobywania pożywienia przez ludzi neolitycznych, prócz zbierania roślin, było łowiectwo. Zabijanie zwierząt dostarczających mięsa, skór oraz ścięgien i kości nie było proste. Najczęściej więc polowano gromadnie z naganką. Zdarzały się jednak też samotne łowy, o czym opowiadają skalne malowidła pochodzące z tamtej epoki. Człowiek w tym czasie jeszcze nie udomowił psa. Najwierniejszego pomocnika myśliwego. Udoskonalił jednak sprzęt myśliwski i wynalazł łuk. Prostą broń skutecznie rażącą z dużego dystansu. Sądzi się, że tego rewolucyjnego wynalazku dokonano w Afryce Północnej, skąd drogą wiodącą przez Półwysep Pirenejski jakieś 12 tysięcy lat temu przedostał się do Europy. Krumaniończyk zostawił po sobie bogactwo broni oraz narzędzi wykonanych z gładzonych, wierconych i polerowanych kamieni, kości rogu, często łączonych ze sobą. Jako surowca używał kamieni, które łatwo się łupią i poddają obróbce obsydianu, kwarcytu, diorytu, a przede wszystkim krzemienia. Nie korzystał już jednak z brył leżących na powierzchni Ziemi, zwietrzałych od słońca i wiatru. Sięgał w głąb do złoży mających w sobie wilgoć i dających się łatwo obrabiać. Lepił z gliny i zdobił naczynia. Ubierał się w skóry zwierząt, pozbawione sierści za pomocą ostrych skrobaczek, wyprawione, odpowiednio przykrojone i zszyte skręconymi jelitami. Lubił też ozdoby. Nosił naszyjniki z przewierconych zębów zwierząt, rzeźbionych płytek kostnych, muszli i barwnych kamyczków. Na początku XX stulecia archeolog Józef Hojnowski odnalazł na terenach południowo-zachodniej Rosji szereg narzędzi i ozdób, a wśród nich ruktura zawierający komplet podręcznych przyrządów codziennego użytku. Chromczyk stworzył podwaliny religii, kult matki Bogini i kultu zmarłych, wynalazł sztuki piękne. Niedościgła oszczędność środków wyrazu, realizm, umiejętność uchwycenia ruchu, dojrzałość artystyczna rzeźb i rytów wykonanych w kości i rogu oraz rysunków i wielobarwnych malowideł naskalnych budzą podziw i zazdrość współczesnych artystów. Głównym tematem twórców łowców były zwierzęta. Wśród ponad 300 gatunków zidentyfikowanych przez zoologów ssaków, ptaków i ryb są. Mamuty, renifery, tury, prażubry, niedźwiedzie, tarpany, jelenie, antylopy, strusie, foki, węgorze, lisy, rysie i wilki. Zwierzęta biegają, pasą się i zalecają do siebie. Wśród nich pojawiają się też sylwetki myśliwych zaopatrzonych w łuki i dzidy. Dzięki tym swoistym atlasom zoologicznym dowiadujemy się, jak wyglądały gatunki, które nie dotrwały do naszych czasów. Zastanawiano się na przykład, dlaczego na wszystkich wizerunkach konie przedstawiane były z dużą, nieforemną głową. W zarozumialstwie uznano, że jest to wynik niezręczności rysownika. Wreszcie odnaleziono szkielety koni paleolitycznych i cóż się okazało? Prymitywni jaskiniowcy po prostu wiernie oddali naturę. Puszcza. Pięć tysięcy lat minęło od czasu, gdy lądolud wycofał się w swe pierwotne leże, szczyty gór na północy. Uchodząc przed promieniami słońca, stopniał na całej powierzchni, bluzgał i spływał strugami, przesiąkał ziemię. W odwrocie napełniał wodami wielką kotlinę u stóp Skandynawii tak długo, aż stworzył słodkie morze. Szerokim ujściem wlewające się do oceanu. Na uwolnionej ziemi wszechwładnie zapanowała woda. Tworząc szeroko rozlane rzeki, pracowicie rzeźbiła dziewiczą ziemię. Jeziorami wypełniała niecki i zagłębienia. Tworzyła moczary i bagna. Na bezkresnych równinach Europy Wschodniej niby wyspy na oceanie. Ciemniały wyniosłości dające ostatnie schronienie zwierzętom i ludziom w ich ucieczce przed potopem. Wreszcie wód zaczęło ubywać. Korytami rzek bystro spływały do mórz i jezior, przesiąkając grunt, zasilały podziemne strumienie wysysane korzeniami roślin, uchodziły w powietrze. Po każdym lecie nowe połacie ziemi coraz szerszym pierścieniem otaczały wzniesienia. Na płaskowzgórza powrócił las. Zazieleniły się modrzewie i sosny, zarośla olszyny okryły brzegi rzek. Klimat się ocieplał. Dziesięć stuleci starczyło, by zaszumiały dąbrowy, zapachniał kwiat lipy, a kolumnada jesionów znalazła odbicie w nieruchomych wodach zastoin. Narodziła się prapuszcza, wsparta o nagie zbocza karpat. Sięgająca Bałtyku, pulsująca rzekami i strumieniami, oczami jezior, spogląda w gwiazdy. W północno-wschodniej części Europy, na rozległej równinie wyniesionej sto siedemdziesiąt metrów nad poziom morza, zamknięte w objęciach dwóch rzek bije jej serce. Jeszcze bezimienne. Miną wieki, zanim usłyszy swe imię. Puszcza Białowieska. W głębi ziemi pod jej korzeniami leży gruba, promieniająca magiczną, dobrą energią warstwa skał kredowych, pozostałość istniejącego tu niegdyś pramorza. Na niej spoczywają różnej miąższości gliny, płaskowzgórza i kopuły z piasków, żwirów i kamieni. W dolinach rzek i strumieni, pod zbitym dywanem torfów, kredowe bogactwo margli zalega tak płytko, że ludzie, którzy tu się osiedlą, sięgać będą do nich, by bielić wnętrza swych chat. Na powierzchni gliniasto piaszczystego podłoża spoczywa gleba. Zależnie od miejsca bielica, gleba brunatna, płowoziem, mady rzeczne lub czarne ziemie leśne... A na niej lekka urodzajna próchnica. Przez tysiąclecia powstawała z resztek obumarłych roślin i zwierząt, karmiła nowe życie, rodząc i grzebiąc kolejne generacje ziół, krzewów i olbrzymich drzew. Podłoże lasu, przerośnięte gąszczem korzeni, korzonków i kłączy, rytmicznie pulsuje wilgocią. Na przedwiośniu każdego roku przybierają wody w splątanej sieci puszczańskich rzek, rzeczek i strumieni. Zasilone topniejącym śniegiem szeroko rozlewnie zagarniają połacie lasu, nasączają ziemię, wypłukując sole mineralne ze ściółki leśnej, wzbogacają podziemne magazyny, podnoszą poziom wód gruntowych. Po letnich suszach lustro wód podziemnych stopniowo opada, aby po kolejnych roztopach znów gwałtownie wznieść się ku powierzchni, pod stopami suchych, pachnących igliwiem borów sosnowo-świerkowych i borów mieszanych, wody gruntowe ukryte są na głębokości nawet czterech metrów, a ich roczne wahania obejmują niewiele ponad pół metra. Pod lasem dębowo-grabowym woda zalega płytko. Tylko metrowa warstwa gleby dzieli ją od zielonego runa za to intensywnie pulsuje. Rokrocznie nawet o dwa metry wznosi się i opada. W olsach, łęgach przystrumykowych i w borach bagiennych, jej nieruchome lustro przez większą część roku prześwituje wśród splątanych korzeni drzew i kęp roślinności, skrywających pod sobą grząskie zdradliwe topiele. Każdej zimy już w listopadzie lub w grudniu bezlitosny mróz zaciska swe kleszcze, zamieniając ziemię w kamienną opokę. Im głębiej ukryta jest woda, im cieńsza warstwa mchów, ściółki i śniegu, im mniej odwilży, tym głębiej sięga zmarzlina. W corocznych zmaganiach wiosny ze słabnącą zimą pierwszy ustępuje śnieg. Po nim puszczają szkliste okowy w borach i grondach, Najdłużej, nieraz aż do maja, nie poddaje się zmarzlina torfowisk i lasów łęgowych. Przygodnemu wędrowcy puszcza ukazuje bajecznie stare oblice. W którą stronę spojrzy, wszędzie napotka kolumnadę potężnych, gonnych pni, wysoko u góry, zwieńczonych zielonymi koronami. Z każdego załomka głęboko spękanej kory dębu, z każdej dziupli, z każdego osnutego mgłami bagniska tchnie pamięć dawno minionych lat. Baczne oko wśród armii Matuzalemów wnet jednak wypatrzy to kępę lipowej młodzieży niesfornie stłoczonej na pełnej światła polanie, a to młodnik sosnowy żywą zielenią przysłaniający resztki pożarzyska, a to wiotkie siewki graba wyrosłe wprost z pokrytego mchem murszywego szczątka dawno zmarłego pradziadka. Puszcza nigdy nie była i nigdy nie będzie stara. Ona, nieporuszona w swym ponadczasowym majestacie, trwa w opływających ją tysiącleciach wciąż tak samo żywotna. W sobie właściwym rytmie rodzą się, dojrzewają, starzeją się i zamieniają w proch kolejne generacje drzew i jednoroczne zioła jesienne wichury. Letnie burze, zimowe okiście w mgnieniu oka zamieniają całe jej połacie w spiętrzone rumowiska połamanych pni i konarów. Z upływem czasu, rany zabliźniają się i pokrywają zielenią nowo narodzonego życia. Na każdym rodzaju gleby, zależnie od wodnych zasobów, wyrasta nieco inny las. Zawsze jednak jest to różnorodność wielu gatunków drzew, krzewów i krzewinek, traw, turzyc i ziół, mchów, porostów, grzybów. Oto najszlachetniejszy z lasów, puszczański grunt. Wyrasta na podłożu gliniastym najczęściej na żyznych glebach brunatnych oraz płowoziemiach. Wprawdzie wody gruntowe zalegają ukryte głęboko, lecz trudno przesiąkliwe gliny sprzyjają ich okresowemu magazynowaniu w zasięgu korzeni. Przestrzeń między dnem grądu a błękitem nieba wypełnia zielone bogactwo. Nad wszystkim górują, jak wieżyce i baszty, czuby najstarszych świerków, dębów, jesionów i lip. Pod nimi rozpościera się dach lasu zbudowany z koron klonów, grabów, wiązów, brzus, a niekiedy i olsz. Krok w dół i oto królestwo leszczyny, trzmieliny i pnącego się ku światłu młodego pokolenia drzew. <tłuszne> Tłoczno jest również na samym dnie grondu. Tu królują byliny. Kępy bujnych traw i paproci, łany podagrycznika, pokrzyw i czosnku niedźwiedziego, jaskier kosmaty, kokorycz. Niżej rosną zastępy gwiazdnicy wielkokwiatowej, gajowca żółtego, groszku wiosennego, tużycy orzęsionej i skrzypu. Miejscem przy samej ziemi zadowalają się kopytnik, miodunka ćma, przylaszczka, majownik dwulistny, szczawik zajęczy, fiołek leśny. Płaski dotychczas teren nieco się wypiętrza i wygląd lasu się zmienia. Wokół szumi bur mieszany wyrosły na glebach skryto-bielicowych. W wielkiej zgodzie rosną tu pospołu grupy wiekowych sosen i świerków, dęby, osiki, brzozy i graby. Pod ich koronami chronią się leszczyny i młodzież cienioznośnych drzew. W runie, obok roślin grądowych, zieleni się parówka z zwisła, tużyca palczasta, zawilec gajowy, gwiazdnica wielkokwiatowa, borówka brusznica i czernica, gruszyczki i siódmaczek leśny, paproć orlica, jastrzębce, nawłoć zwyczajna, konwalia majowa, a tuż przy ziemi ciemnieją zwarte płaty mchów. Teren. Opada, przechodząc w zatorfioną nieckę ze stagnującą wodą. To białowieski Ols. Gospodarzem jest tu Olsza. Na niewielkich utworzonych przez nią kępach, kurczowo trzymając się twardszego gruntu, rosną pojedyncze świerki i brzozy omszone. Szarzeją pnie gonnych jesionów, Podszyt tworzy kruszyna, jarzębina, wierzba, łoza i młode świerki. W kotlinkach, wiosną i latem wypełnionych wodą, znalazły schronienie rośliny błotne. Psianka, słodkogórz karbieniec, liczne tużyce, kosaciec żółty, wodolubne gatunki paproci, na kępach u nasady pni tulą się szczawik zajęczy, majownik dwulistny, borówki, widłaki i mchy. Leniwie tocząc nurt, kryjąc brzegi w gąszczu szuwarów, płynie Puszczańska rzeka. Jej dolina... Rokrocznie nawożona na mułami wylewów utworzyła żyznę łęgi, bujnie porosłe wierzbami. Tu i ówdzie krzewi się leszczyna, szakłak, trzmielina zwyczajna, jeżyna. Gałęzie oplutł chmiel, biało kwitnący kielisznik zaroślowy, rośliny runa powija pasożytnicze pnącze, kanianka. dostępu do rzeki bronią zwarte, łany pokrzyw. Wysoko w górze krąży orzeł, spogląda w dół na błękitne pasmo wijącej się wody, na zwarty, nieprzenikliwy dla oczu kobierzec puszczy, utkany wszystkimi odcieniami zieleni. Pod okapem liści i konarów, wre życie. Dzikie pszczoły szumiącym rojem obsiadły wiedzącego, gdzie szukać miodu niedwieda. Ten, nie zważając na żądła, pcha kosmatą łapę w głąb barci. Pod ciężarem zwierza trzeszczy zmurszała lipa, runęła, chmurą, próchna sypnęła w oczy rabusia. Prychnął, Przetarł ślepia, zakrzywionymi pazurami grzebie w rumowisku drewna, wyłuskuje plastry, mlaszcząc, pożera miód, pyłek, larwy wraz z woskiem i oblizawszy łapy. Odchodzi. Jeszcze wśród drzew majaczy przewalające się z boku na bok cielsko, jeszcze wściekle brzęczą ostatnie wojownice. Na rozsłonecznionej polanie samica tura pochyliła rogaty łeb i szorstkim ozorem myje cielaka. Miarkuje swe siły, a jednak turządko przy każdym liźnięciu chwieje się na swych grubych, węźlastych nogach, w końcu umyka pod czarny brzuch matki i tak ukryte, cięga wymienia, krowa uniosła głowę i słucha. Niedźwiedź poczuwszy woń która łukiem omija polane w bezwietrznej ciszy słychać łoskot padającego drzewa dwa grubasy o lśniących futrach wsparte na płaskich nagich ogonach ogryzają pędy z czubka osiki obalonej tak celnie że koroną sięgnęła lustra wody na szczycie tamy, rozdzielającej leniwie płynącą rzeczkę od szerokiego rozlewiska, wśród mocno splecionych gałęzi i korzeni, baraszkują bobrzęta. Spychają się i wdrapują na tamę, próbują w zapasach. Jedno ze zwierząt pracujących na brzegu stanęło słupka, opadło na łapy i nieśpiesznie poczłapało do wody. zanim podążył drugi bóbr. Głośno, ostrzegawczo klasnął o wodę ogon i małe zniknęły stamy. Z krzewów porastających brzeg rzeki wyłonił się niedźwiedź. Obwąchał bielejący ostrosłup ściętego pnia, ślady łap i ogonów odbitych w błocie. Napił się, otrzepał, z futra na pysku zgarnął łapą kilka pszczół – Zawrócił i odszedł. Przed kilku laty pożar rozniecony piorunem strawił połać starego boru. Dziś, w tym miejscu, korzystając z obfitości światła, rosną zastępy małych sosenek i traw. Tylko resztki zwęglonych pni prześwitujące przez zieleń przypominają tragedię. Na środku pożarzyska pasie się tabun tarpanów. Klacze ze źrebakami spokojnie żerują pod czujną opieką ogiera, który z wysoko uniesioną głową, dumnie osadzoną na karku, tkwi nieruchomo na małym pagórku. Lekki wiatr rozwiewa mu ogon, czesze sztywno sterczącą ciemną grzywę, gładzi krótką myszatą sierść, Znaczoną czarną pręgą wzdłuż grzbietu, powiew przyniósł z oddali słaby zapach. Ogier rozdoł chrapy, łowi wrażą woń. Zarżał, uderza kopytami przednich nóg o ziemię, ostrzegł swój harem i cały tabun rzucił się do ucieczki. Niedźwiedź, zajęty wygrzebywaniem gniazda pełnego nornic, usłyszał donośny tentent, uniósł łeb, Powęszył i powrócił do przerwanego posiłku. Skroś po bliskich moczarów, od kępy do kępy, ostrożnie stawiając szerokie łapy, porośnięte twardym, błyszczącym włosem, posuwa się kosmate zwierzę. Ma puszysty ogon, długie futro czernią okrywające grzbiet brzuch i nogi, z dwoma jasnymi pasmami na bokach ciała i szary czepek sięgający oczu. Pod trzydziestopięciokilogramowym ciężarem ciała zwierzęcia ugina się zbita warstwa mchu porastającego z kraj bagna. W śladach łap o ostrych, długich pazurach gromadzi się woda. Zwierz zbacza na twardszy grunt. Choć żyje wśród moczarów, nie lubi błotnej kąpieli. Trafił na ścieżkę zwierzyny. Teraz biegnie galopem, pozornie niezgrabny, utyka, skacze nierównymi susami. przystanął, węszy i nasłuchuje. Na pobliskim borówczysku głuszyca wodzi pisklęta — Zerka na boki i w górę, gdzie między koronami drzew prześwituje błękit i białe puchate obłoki. Wokół spokojnie, więc przysiada i lekko opuszcza skrzydła. Małe, zwołane matczynym wabieniem niknął w jej puchu. Z zaosłony krzewów, przypłaszczony do ziemi, wysuwa się drapieżca. Wśród bagien, we wnętrzu obalonego drzewa trójka młodych czeka na powrót matki. Dojrzały do opuszczenia gniazda, więc to jedno, to drugie lękliwie wysuwa z otworu płaski łebek o pysku porośniętym krótkimi, sztywnymi włosami. Reszta ciała, okryta czarnym futrem z szarymi pasami na bokach, niewyraźnie majaczy w ciemnej głębi pnia. Do mszaru powraca drapieżca. Osobliwie utykając i podskakując, to niesie, to wlecze trzymaną za szyję głuszycę. Tak jest zajęty zdobyczą, że nie zauważa wielkiego mrowiska na drodze. Rano, gdy pierwsze promienie słońca padły na kopułę, troskliwe opiekunki przeniosły bliżej ciepła dorodne poczwarki i larwy, lecz nie było im dane dożyć wieczora. Niedźwiedź, powracający z nad rzeki, kilkoma ruchami łap rozgrzebał wierzch kopca z igliwia i czyści ozorem komory pełne białego przysmaku. Usłyszał szelest za plecami. Odwraca się z groźnym pomrukiem. Na wprost kudłacza zamarł w bezruchu brunatno-szary drapieżnik. Już nie zdążył uciec na drzewo. Upuścił więc ptaka Lekko faluje zjeżona sierść, ponurą determinacją lśnią ślepia, a ostre, silne zęby grożą z zauniesionych warg. Jeśli niedźwiedź zaatakuje, jego przeciwnik drogo sprzeda swe życie. Przewrócony na plecy, pazurami wczepi się w brzuch wroga i straszliwymi kłami będzie wyszarpywać kawały mięsa. Przez chwilę nic się nie dzieje. Zwierzęta patrzą na siebie. Wtem fala odrażającej woni uderza w nozdrza niedźwiedzia. Odwrócił łeb z obrzydzeniem, zakołysał cielskiem, przestępując z łapy na łapę, nie jest w nastroju bojowym. Rosomak stoi w bezruchu, tylko gardziel drga w głuchym warczeniu. Wreszcie ujmuje szyję głuszycy, łukiem omija mrowisko i znika wśród bagien. Topnienie ostatniego lodowca, około dwunastu do dziesięciu tysięcy lat temu, wywołało zalanie całego terenu dzisiejszej Litwy, Rosji i Polski. Tylko najwyższe wzniesienia wystawały ponad wodę, dając schronienie ludziom i zwierzętom. Klimat szybko się ocieplał, wody parowały i odpływały nowo utworzonymi korytami rzek do mórz i większych jezior. W początkach Holocenu, w tak zwanym okresie preborealnym, od około 9 tysięcy lat temu, na obsychające tereny wykroczył las sosnowo-brzozowy. Postępujące ocieplenie i obfitsze opady sprzyjały pojawieniu się, około 7 tysięcy lat temu, okres borealny, ciepłolubnych drzew liściastych – lipa, wiąz, dąb, jesion, grab – i krzewów – leszczyna. Po kolejnym tysiącu lat w Europie zapanowała prapuszcza, której dzisiejszą pozostałością jest jej znikoma resztka – Puszcza Białowieska. Z tzw. okresu jeziorowego populacja ludzi żyjących na północno-wschodnim krańcu Europy wyszła zdziesiątkowana. Większość mieszkańców powędrowała na płaskowzgórza Karpat. Wiele wieków musiało upłynąć, nim ludzie zeszli na obsychającą równinę, powiększyli się liczebnie, podzielili się na plemiona i wyruszyli na północ, w kierunku Bałtyku. Początkowo schronienie dawały pieczary i ziemianki drążone w spłachetkach suchej ziemi. Ich mieszkańcy trzymali się jezior i brzegów rzek, oferujących obfitość łatwo dostępnego pożywienia, i wiedli tzw. byt rybołowów. Dowodzą tego znaleziska archeologiczne: skorupy słodkowodnych mięczaków i ości z wałami zalegające pobliże miejsc zamieszkania ludzi. W chronologii archeologicznej okres ten zwie się mezolitem. Mieszkańcy puszczańskich obrzeży nie rzucali wyzwania wielkim zwierzętom żyjącym w dzikich ostępach. Na to byli jeszcze zbyt słabi. Również nie potrzebowali drewna. Nie znali też uprawy roli. Roślinami użytkowymi były tylko kotewka, szczaw i lebioda. Nie wydzierali więc puszczy jej ziemi. Dlatego jest to jedyny okres w dziejach, gdy przyroda północno-wschodniej Europy rządziła się własnymi prawami. Zwierzowi wyzwanie rzucał tylko inny zwierz, a liczba gatunków zależała od ich plenności, siły przeżycia i warunków klimatycznych. Już nigdy później puszcza nie tętniła tak bogatym życiem roślinnym i zwierzęcym. Wycinany i wypalany raj z każdym stuleciem kurczył się, a z jego mateczników odchodziły na zawsze kolejne gatunki ptaków i ssaków. Jak wykazały badania paleozoologiczne, w Europie żyły dwie odmiany turów, dzikich protoplastów bydła domowego. Tur duży, Bos primigenius, opisany w początkach XVIII wieku na podstawie zachowanych szczątków kostnych przez wileńskiego profesora Bojanusa, oraz wyróżniony na podstawie kilku czaszek odnalezionych w zbiorach muzealnych drobniejszy tur, któremu lwowski uczony Karol Malsburg nadał nazwę Bos urus interglacialis minutus. W czasach historycznych na Mazowszu i Litwie żyły tury duże. Ich waga dochodziła do 800 kg, wzrostem sięgały prawie dwóch metrów, a długością – trzech. Jak potężne wrażenie musiał wywierać na ludziach ten zwierz, świadczy wciąż żywe powiedzenie – chłop jak tur. Wygląd tura znamy dzięki starożytnym i średniowiecznym rycinom i opisom. Charakterystyczną cechą zwierza były mniej lub bardziej potężne, Biało-żółte skierowane ku przodowi rogi z ostrymi, podgiętymi ku górze czarnymi końcami. Samce o muskularnym byczym karku, wydatnym obwisłym podgardlu, masywnym przodzie ciała i prostym grzbiecie były znacznie większe od samic. Sierść miały dość krótką, gładką i lśniącą. Umaszczenie starych byków było nieomal czarne, młodszych brunatno-czarniawe z jaśniejszą pręgą wzdłuż grzbietu, cieląt jasno-brunatne lub czerwonawe. Latem sierść była krótka i lśniąca, zimą gęsta, znacznie dłuższa niż bydła. Wokół pyska jaśniała otoczka tworząca tak tzw. sarni pysk. Na czole, u nasady rogów miały tury wyraźnie wyodrębnioną kępkę kędzierzawych, rudawych włosów. Po Staropolsku nazywano ją Turzy Wicher i umieszczano na wszystkich wizerunkach zwierza, nawet na miniaturowych główkach, zdobiących monety w XIII i XIV wieku. Panowało przekonanie, że grzywka ta, zdarta wraz ze skórą z żywego tura, ma moc talizmanu. W postaci pasa nosiły go monarchinie, wierząc, że ułatwia poród. Poseł cesarza niemieckiego, Zygmunt Herberstein. Otrzymał w darze od królowej Bony dwa takie magiczne pasy. Jeden przekazał natychmiast do Wiednia. Cesarzowa łaskawie go przyjęła. O losach drugiego historia milczy. Tury były zwierzętami niebywale silnymi i, w odróżnieniu od żubrów, bardzo pobudliwymi i agresywnymi. Krowy z młodymi pędziły żywot stadny. Byki, odludki, tylko w czasie rui, we wrześniu, na krótko dołączały do samic. Zaszarte walki staczane przez samce często kończyły się śmiercią. Cielęta rodziły się wiosną, w kwietniu lub w maju. Współcześnie żyjące bobry tworzą rodzinę wyjątkowo nieliczną, mającą tylko dwóch przedstawicieli – bobra europejsko-syberyjskiego i kanadyjskiego. Ten największy z gryzoni dochodzący do 45 kg wagi, podobno spotykano osobniki ważące 100 kg. Jest zwierzęciem ziemnowodnym. Pływanie ułatwia mu błona spinająca palce tylnych nóg, a mocne pazury przednich łap służą przytrzymywaniu pokarmu i grzebaniu w ziemi. Osobliwością niespotykaną u żadnego innego ssaka jest ogon. U samej nasady okrągły przechodzi w spłaszczony, tempo zaokrąglony na końcu, ostry na krawędziach, mięsisty, okryty łuskami ster wiosło. Gdy zwierzę przebywa na lądzie, jego uniwersalny ogon służy mu za podpórkę i siedzisko, a przednie łapy, jak u wszystkich gryzoni, przytrzymują jedzony pokarm. Bóbr jest mocnym, krępym zwierzęciem. Ma ostro ścięty pysk, maleńkie oczka, nieduże uszy ukryte w futrze i wielkie, dziesięciocentymetrowe, pomarańczowe siekacze. Są one twarde jak stal i ostre jak brzytwa. Mając takie narzędzia pracy, bobry bez problemu ścinają drzewa dochodzące do siedemdziesięciu centymetrów średnicy. Futro składa się z gęstego, kręconego, jedwabistego podszycia. I rzadkich, długich, sztywnych włosów okrywowych. Jego barwa obejmuje różne odcienie brązu, aż po czerń. Ogon jest ciemnoszary z niebieskawym nalotem. Bobry są doskonałymi budowniczymi. Specjalizują się we wznoszeniu chat i przegradzaniu cieków wodnych zaporami. Za materiał służą im pnie, gałęzie, muł i kamienie. Budują głównie samice. Samce zaś dostarczają odpowiedni materiał. Chaty, czyli gony lub żeremia, wprawdzie z daleka przypominają stosy kołków i gałęzi, wewnątrz jednak są nader wygodne. Składają się z oddzielnej izby mieszkalnej i magazynu żywności. Czasem zwierzęta poprzestają na norze wygrzebanej w brzegu rzeki z otworem ukrytym pod wodą i stertą narzuconych patyków. Bobry żywią się wyłącznie roślinami. Ich ulubionym pokarmem jest kora, liście i pędy wierzb, olch, topul i jesionów oraz części zielone kłącza roślin wodnych. Przed nadchodzącą zimą rodzina bobrza gromadzi w magazynach zapasy, a prócz tego zatapia większe drzewa, dalej albo bliżej miejsca zamieszkania. Gdy lód skuje rzekę, a gruba warstwa śniegu odetnie dopływ światła dziennego, zwierzęta pozostając w całkowitej ciemności, Bezbłędnie trafiają do zgromadzonych jesienią zapasów, za nic sobie mając tę najtrudniejszą spór roku. W Europie dożył w współczesności tylko jeden gatunek niedźwiedzia niedźwiedź brunatny. Rekordowe osobniki osiągają 2,5 metra długości i ciężar ponad 200 kg. Jest to zwierzę lubiące samotność. Swoje wyłączne prawa do rewiru znakuje, stając na tylnych nogach i drapiąc pazurami korę drzew. Im wyżej, tym lepiej, aby ewentualny intruz zrozumiał, z kim zamierza zadrzeć. Niedźwiedź dnie przesypia w barłogu usłanym w największej gęstwinie. Na żer wychodzi o zmroku. W całkiem bezludnych okolicach aktywny jest również w dzień. Łazi po swym królestwie, buszuje w gąszczach dzikich malin, łowi ryby w wartkich strumieniach, Przewraca zmurszałe pnie i ściółkę leśną w poszukiwaniu mysich i mrówczych gniazd, smakowitych larw i poczwarek, korzonków, bulw, grzybów i nasion. Wygrzewa się w cieple promieni słońca. W maju lub w czerwcu romansuje z płcią odmienną. Pod koniec lata apetyt niedźwiedzia rośnie niepomiernie, a wraz z nim i zapasy tłuszczu gromadzonego w ciele. U progu zimy szuka spokojnego kąta do spania. Mogą to być gęste młodniki, złomowiska powalonych drzew, skalne rozpadliny. W takim suchym, trudno dostępnym miejscu miś ściele gawre. Jest to coś na kształt budy, ułożonej z chrustu traw i liści. W grudniu układa się w niej na długi, wielomiesięczny sen zimowy. Co dwa lata, w styczniu lub w lutym, po ciąży trwającej około 200 dni Drzemiąca w gawrze niedźwiedzica rodzi jedno lub parkę ślepych i bezradnych dzieci. Wielkością bardziej przypominają psie szczenięta niż przyszłe największe drapieżniki Europy. Wtulone w ciepłe futro matki, karmione dosyta tłustym pożywnym mlekiem, ani się domyślają, że poza gniazdem hula sroga zima. Gdy nadchodzi wiosna, kosmate, żwawe i figlarne misie. Opuszczają gawrę i wraz z rodzicielką wędrują po leśnych ostępach. Kudłacze same z siebie nie zaczepiają człowieka. Zagrożone starają się uciec jak najchyżej, jednak takiej samicy lepiej nie stawać na drodze. Niedźwiadki piją mleko przez cztery miesiące, a pozostają pod czułą opieką matki aż do jesieni następnego roku. Często się zdarza, że i później nie opuszczają rodziny. Pomagając niedźwiedzicy w wychowywaniu kolejnych dzieci. Do rozrodu dojrzewają w czwartym lub w piątym roku życia i wtedy już pędzą żywot samotników. Pełnie swych fizycznych możliwości osiągają w wieku 10 do 12 lat. Pozostawione w spokoju dożywają nawet 50 lat. Rosomaka do dziś otacza ponura aura najbardziej krwiożerczego ssaka. Jaki bytował w czasach historycznych na naszych ziemiach. Temu z znienawidzonemu zwierzęciu polski myśliwy i hodowca zaprzysiągł śmierć. I przysięgi niestety dotrzymał. W XVI stuleciu tak opisywano wygląd i zachowanie rosomaka. W Litwie jest zwierzę bardzo żarłoczne, nazwiskiem rosomak. Jest on wielkości psa, ma oczy jak kot, silne pazury. Skóra długim, brunatnym włosem pokryta, a ogon jak u lisa. Jeżeli na dybie ścierwo, to żre tak długo, póki mu się skóra na brzuchu jak bęben nie napręży. Następnie przesuwa się pomiędzy dwa blisko siebie stojące drzewa, aby się co prędzej wypróżnić, co gdy nastąpi, powraca co rychlej do ścierwa, a najadłszy się, znów powtarza to samo, póki wszystkiego ścierwa nie zeżre. Zdaje się, iż więcej niczym się nie zajmuje, tylko żre, pije i. Wszyscy ci, którzy noszą futra rosomakowe, zarażają się niepowściągliwą rządzą jadła i napoju. Oddajmy teraz głos myśliwym naturalistom z pierwszej połowy XX wieku. Rosomak nie miał sprzymierzeńców, bo wszystko, co zamieszkiwało tereny przez niego nawiedzane, cechowało wysoce wrogi do niego stosunek. Już sam jego widok lub zapach doprowadzał potężniejszych reprezentantów naszych puszcz do bezgranicznej wściekłości, wśród drobniejszej i słabszej natomiast zwierzyny wywoływał nieopisaną panikę i przerażenie. Nawet drobne ptaki reagowały na jego widok i najprzeróżniejszymi głosami znaczyły szlak jego ucieczki. Czytajmy dalej, co też wyczyniała zwierzyna na widok tego mierzącego w kłębie pięćdziesiąt centymetrów metrowej długości krewniaka borsuka i łasicy. Łanie, sarny i lochy zabierały swe małe i kryły się w niedostępnych gąszczach naszych borów. Stary o potężnych rozsochach łoś, który niejedną walkę miał już za sobą, stawał się niespokojny. Rozwarte chrapy, krwią nabiegłe oczy i nastawione uszy. Świadczyły o jego wściekłości i pogotowiu do odparcia ataku. Król naszych puszcz, Żubr, potężnym rykiem, wyzywał przeciwnika do walki. Poorane jego rogami po łacie ziemi, schlapane obficie pianą z pyska, były wymownym dowodem jego zamiarów. Nawet największy z naszych drapieżników, niedźwiedź, nie umiał zachować spokoju i na widok znienawidzonego zwierza próbował swych pazurów na otaczających drzewach, wydając przy tym z gardła dzikie i groźne pomruki. Jedynie tylko potężny odyniec, ufny w grubość swej skóry i niezawodność swych szabli, niewiele sobie robił z tego przeciwnika, choć głośnym fukaniem ostrzegał swych pobratymców. O grożącym im niebezpieczeństwie. Ten drapieżny i okrutny zwierz był mistrzem w obronie, i na szlaku jego ucieczki leżały gęsto trupy psów z wyszarpanymi gardłami i rozprutymi wnętrznościami. Bezczelność swoją posuwał nieraz tak daleko, że w osiedlach ludzkich porywał owce, świnie, psy, a nawet i dzieci. Zaiste. Straszny to musiał być potwór, jeśli potrafił zmusić do głośnego ryku, z natury rzeczy prawie niemy, żubry. Na szczęście to bajkowe monstrum w Puszczy Białowieskiej zostało dawno wytępione. Pozostała po nim stara polska legenda, głosząca, że po śmierci jego diabelska dusza wciela się w krwawego zbira nękającego ludzi. Przypuszcza się, że ostatni na niżu rosomak, Zginął na Wołyniu w Janowej Dolinie w roku 1882, Karpacki zaś w 1876 roku. Rosomak, który, choć nieliczny, żyje do dziś w Skandynawii, na Syberii i na Alasce, jest klasycznym wręcz przykładem, jak Homo sapiens myli się w swych opiniach na temat istot żyjących w jego sąsiedztwie. Do lat 50. XX wieku Rosomak był gatunkiem najmniej zbadanym ze wszystkich ssaków europejskich. Pierwszą gruntowną pracę na jego temat zawdzięczamy austriackiemu zoologowi profesorowi Peterowi Krotowi. By poznać życie codzienne tych skrytych zwierząt, przez 10 lat mieszkał wraz z żoną na całkowitym odludziu w północnej Szwecji. Mało tego, wziął na wychowanie trzy małe rosomaki, oswoił je, a potem wypuścił na wolność. Plonem wieloletnich obserwacji stała się książka pod znamiennym tytułem Demon of the North. Wynika z niej, że rosomak jest zwierzęciem czujnym i ostrożnym dzielnym, zwinnym, szybkim i wytrzymałym. Aktywny jest o różnych porach dnia i nocy. Trzy lub czterogodzinne okresy snu przeplata podobnymi okresami aktywności. Zimy nie przesypia jak jego krewniak Borsuk. Poluje głównie na mniejsze od siebie ofiary gryzonie, gady, płazy, ślimaki, ryby i ptactwo. W sezonie lęgowym podbiera lęgi ptakom gnieżdżącym się na Ziemi. W lecie wyszukuje gniazda os i larwy tych owadów stają się jego głównym pożywieniem. Jesienią zjada leśne owoce. Jedynie zimą poluje na większe zwierzęta i całkowicie przechodzi na dietę mięsną. Często podąża tropem wilczych stad, swych odwiecznych i groźnych wrogów. I pożywia się resztkami z ich polowań. Jest też nadzwyczaj wielkim amatorem padliny. Okazało się, że rosomaki wcale nie prowadzą koczowniczego trybu życia. Każda rodzina składająca się najczęściej z samca i dwóch, trzech samic z przychówkiem, ma ogromny, ale dobrze odgraniczony sygnałami zapachowymi obszar życiowy, na którym mieszka, poluje i którego broni przed pobratymcami. Każda z samic ma własny, nieco mniejszy rewir. Ciekawe, że zwierzęta nie toczą ze sobą walk, najwyraźniej respektują prawa własności. Co dwa, trzy lata, w lutym lub kwietniu, samica rodzi dwa, cztery ślepe i bezradne rosomaczki. Z gniazda wychodzą one po ośmiu tygodniach, w pełni samodzielne stają się po dwóch latach i muszą opuścić terytoria rodziców. Długość ciała dorosłego rosomaka wynosi około 120 cm przy wzroście do 40 cm i ciężarze do 25 kg. Samice są o jedną piątą mniejsze. Podobnie jak niektóre inne gatunki z rodziny łasicowatych, zwierzęta te mają specjalne gruczoły wydzielające ciecz o odrażającej woni, którą potrafią tryskać na odległość kilku metrów. Obserwacje profesora Krota. Jednoznacznie wykazały, że rosomaki wcale nie zasłużyły na krzywdzącą opinię krwiożerczych demonów, co potwierdziło mało popularną prawdę, że przyroda w ogóle nie wytworzyła żadnego potwora zabijającego bez potrzeby. Jak każde inne syte zwierzę, rosomak nie zwraca najmniejszej uwagi nawet na najbardziej apetycznie wyglądające ofiary. Dba również, by ze zdobytego pożywienia nic się nie zmarnowało. Niedojedzone resztki zagrzebuje w śniegu czy w ziemi, lub wciąga na drzewo i ukrywa wśród gałęzi. Schowki takie bezbłędnie odnajduje i wykorzystuje zapasy do ostatka. Ujmującą cechą rosomaków jest ich zamiłowanie do zabawy. Nawet stare samce potrafią godzinami bawić się jakimś ukradzionym w leśnym szałasie przedmiotem. Zdaniem krota, zwierzęta te są inteligentniejsze od wilków. Są pojętne, szybko się uczą, potrafią zmieniać swe zachowania i nawyki, dostosowując je do okoliczności. Mają znakomicie rozwinięty zmysł obserwacji i ciekawość. Przez miejscowych rosomak uważany jest za szkodnika. Hodowcom reniferów podkrada cielęta, dokucza traperom i myśliwym. Wybiera im z potrzasków złowioną zwierzynę, sam przemyślnie unikając pułapek. Posługując się znakomitym węchem, odnajduje schowki z mięsem i raczy się nim do woli, a co gorsza, obficie znakuje kałem, moczem i wydzieliną z gruczołów zapachowych. Nie jest to złośliwość, tylko zabezpieczanie praw własności do zapasów pokarmu. Dlatego w krajach, w których rosomaki mają wspólne z człowiekiem łowiska, przezorni myśliwi swą zdobycz zawieszają wysoko na gałęzi lub zamykają w szczelnych pomieszczeniach zbudowanych z bali. Rosomak boi się człowieka, a więc unika go jak może. Jest mistrzem ucieczki, nie doścignie go nawet najsprawniejszy narciarz. Zdybany w noże, otoczony przez najbardziej cięte lapońskie psy pasterskie, broni się bohatersko, długo i często skutecznie. I to jest jego największa zbrodnia. Wilkołak. Wśród bezdroży i bagien, osłonięta przed oczami obcych, puszczą nie do przybycia, jaśnieje polana. Środkiem wije się rzeka. Miejscami bystra, miejscami rozlana szeroko, tworzy zakola i starorzecza. Wszędzie widać ślady człowieka, oczyszczone z olszyny dojścia do wody, dębowe pomosty do cumowania łodzi, spłachetki zagonów z resztką niezebranego plonu, wykarczowany skraj puszczy. U jej stóp ciemnieje kilka chat ledwie wzniesionych nad ziemię, ludzi jednak nie widać. Na łące pasie się statko jeleni, a jedynym dźwiękiem przerywającym ciszę jesiennego poranka jest rozmowa króczej pary, dochodząca z rozłożystej lipy, na której szerzeje namokła od deszczów skóra wielkiego dzika. Ród odszedł na zawsze. Ludzie nie dotrwali do zbiorów, znieśli do czułem swój dobytek i poganiani przekleństwem odpłynęli w dół rzeki. Za nimi pozostał grzech, mogiły i zbezczeszczone sanktuarium ukryte w świętym uroczysku. Nic nie zwiastowało nadchodzącego nieszczęścia. Trzecie pokolenie urodzone w leśnej osadzie bawiło się w cieniu prastarych drzew. W ciepłe wieczory, w blasku ogniska nieconego na brzegu rzeki, starcy wspominali czas wielkiej wędrówki zakończonej na puszczańskiej polanie. Początkowo plemię bytowało na rozległej, żyznej nizinie u brzegów wielkiej rzeki, którą nazwało Wisła. Podzielone narody, pracowite i pokojowo nastawione do swych sąsiadów, żyło w małych osadach w domkach z bali drewnianych. Gromowładny prowe sprzyjał ludziom, więc ziemia rodziła plony, a na okolicznych łąkach pod czujną opieką welesa pasło się bydło. Plemię zdążyło zapomnieć, kiedy i skąd przywędrowało nad brzegi wisły, gdy z północy, z nadmorskich ziem, podstępnie jak wąż, nadszedł wróg, uzbrojony w żelazne topory i miecze, obcą mową modlący się do obcych bogów. Plemie musiało uchodzić. Ród za rodem zgarniał z bydło, zbierał z plony i wędrował na wschód. Wreszcie ludzie znaleźli krainę zamkniętą czarną ścianą odwiecznej puszczy. Leniwie płynącą rzekę nazwali narwią, a o sobie zaczęli mówić my, neury. Płynęły spokojne lata rodziły się dzieci i dorastały młodzi odchodzili zakładać nowe osady jedni napotkali ujście niewielkiej rzeki popłynęli nią śmiało w głąb puszczy i osiedlili się na brzegu na pamiątkę rzeki matki nadali jej imię Narewka Darzyło się ludziom u brzegów narewki. Kobiety rodziły dzielnych synów i piękne córki. Śmierć zapomniała o starcach. Niedźwiedź i wilk nie napadały na bydło. Zieleniły się łąki, łany prosa i lnu. Las dawał drewno, miód, jagody, grzyby i drobną zwierzynę. Rzeka, ryby i ptactwo. W osadzie rządzili wiele wiedzący najstarsi. Było ich trzech. Latem siadywali pod lipą, zimą przy ogniu w największej schat. Raz w roku, u progu lata, starcy na całą noc znikali w puszczy. Nikt z młodych nie odważył się śledzić ich kroków. Obrzasku wracali, a ich twarze były pogodne i pełne nadziei. Znak, że prowę przyjął ofiarę. Zima. Łagodna tego roku odeszła wraz z powrotem dzikich gęsi. Lody tak szybko spłynęły, że rzeka nie zdążyła zalać przybrzeżnych łąk. Pewnego dnia wiedzący zdecydowali, zanim soki ruszą, zbudować należy nowe czułna, stare już całkiem zmurszały. Koło południa wybrane drzewo było już obalone, pozbawione konarów, wywleczone z lasu i z głośnym pluskiem wrzucone na nieruchomą wodę starorzecza narewki. Pień obrócił się wokół swej osi, zakolebał, ustalił, kołysze się lekko na boki. Rada starców zgromadzona na brzegu radziła właśnie po której stronie pnia wydrążyć otwór dla wioślarza. Gdzie będzie dziób, a gdzie rufa, gdy zza zakrętu rzeki wyłoniło się czółno z obcym? Coś było nie tak. Nurt bawił się łódką. To porywał ją bystro do przodu, to okręcał do koła lub przytrzymywał w szuwarach. Wreszcie czółno spłynęło i zebrani na brzegu ujrzeli wieszlarza. Tkwił przechylony w bok, a na jego opuszczonej głowie ciemniał krwawy zawój. Starcy wydali rozkaz przyholować rannego do brzegu. W największej z chat na posłaniu ze skór spoczywa przybysz. Już czwarty dzień. Znający choroby zmieniają opatrunki, poją rannego naparami z ziół, chłodzą wodą ze świętego źródła, lecz ten nie wraca do świadomości. W gorączce rzuca się po łożu, krzyczy w niezrozumiałej mowie, rękoma szarpie srebrną, plecioną jak sznur, drogocenną obręcz otaczającą mu szyję, w obronie przed majakami poszukuje topora. Wszystkie rzeczy chorego leżą pieczołowicie ułożone w kącie izby, wyprana przez kobiety i poszywana odzież, a na niej żelazny topór, istne arcydzieło. Starcy, z podziwem kiwając głowami, długo oglądali jego brzeg, ostry jak krawędź liścia trzciny i wygładzone od trzymania w dłoni stylisko, wyrzezane z nieznanego im drewna. Wśród kół, zawijasów i sylwetek dzików, misternie zdobiących powierzchnię topora, ich bystre oczy wypatrzyły też głęboko wyryty znak X. Gromowładny, prowe, był widać daleko, gdyż żaden z wiedzących nie zrozumiał znaczenia złowieszczego symbolu. Obcy przeżył. Nad podziw szybko odzyskał zdrowie i wnet stało się jasne, że jest najsilniejszym mężem w osadzie. Wyższy niż inni, na potężnych barkach dumnie nosił głowę okrytą krótko ściętą kędzierzawą czupryną. Czasami siadywał na brzegu rzeki i wbijał oczy w jej zakole, skąd przybył. Strach było patrzeć na niego w tych chwilach. Dłoń gniewnie ściskała stylisko topora, a na ponurej twarzy wypisana była nienawiść. Ale nawet najbardziej płochliwa młódka stawała w rumieńcach, gdy z uśmiechem łagodzącym groźne oblicze prosił, by uczyć go mowy plemienia. Był uczniem pojętnym. Nie minęły dwa księżyce, a już znał dzieje rodu i jego wielkiej wędrówki z Nadwisły? Poznał obyczaje i wiarę plemienia. O sobie mówił niewiele. Pytany milkł i odwracał wykrzywione gniewem oblicze. Na imię miał moch. Zielona ruń ukryła gniazdo kuropat, gdy na osadę spadło pierwsze nieszczęście. Potężny śnieżno-biały odyniec, opanowany przez złego ducha wrogiego neuron, porzucił mateczniki, by co noc pustoszyć pola. Nic nie pomagały palone ognie i straże, co ranka ludzie ze zgrozą patrzyli na coraz większe połacie zrytej ziemi, odbierające nadzieję na przeżycie najbliższej zimy. Starcy postanowili śmierć bestii. I wtedy Moch wybuchł gniewem. Wara od zwierza, kto tknie odyńca, zginie. Hm, obcy jednak był sam. A słowo starców? Rozkazem? Młodzi mężczyźni wykopali więc wielki dół, okryli gałęziami, przysypali ziemią i liśćmi. Pracując, zerkali niepewnie w stronę Mocha. Stał na uboczu w mrocznym zamyśleniu. Wreszcie wziął topór i na kilka dni przepadł w puszczy. Nadeszła pełnia. Słowik ostatni raz tej wiosny zakląskał w gęstwinie. Skóra z odyńca obeschła i rozciągnięta na polepie największej z chat dawała wypoczynek bosym stopom starców. Moch czas spędzał na łowach. Każdego wieczoru przynosił zarąbaną toporem zwierzynę. Jeszcze nigdy osada nie miała tak wielkiej obfitości mięsiwa. W milczeniu jadł wspólny posiłek i odchodził do pustej chaty, do której przeniósł swój skromny dobytek przy milczącej zgodzie plemienia. Owego bezchmurnego wieczoru wiele wiedzący starcy długo myli swe ciała w narewce, przywdziali białe szaty i z niewielkimi zawiniątkami w dłoniach odeszli w głąb lasu. Rut Zgromadzony na brzegu rzeki, w milczeniu spoglądał w płomienie podsycane przez stare kobiety. Nawet najmniejsze dziecko nie zakwiliło tej nocy. W odległej części puszczy, ukryte wśród bagien, stoi sanktuarium. Tarsza księżyca. Wysunęła się z za potrójnego pnia dębu i białym, łagodnym światłem oblała płaski, owalny głaz leżący na skraju kręgu, porośniętego krótką trawą. Wokół, wśród dziwacznie poskręcanych gałęzi głogów prześwitują dziesiątki wielkich głazów. Jedne płaskie, zapadłe w ziemię, inne wysoko wypiętrzone, okryte zielonym mchem, razem tworzą Tajemniczy porządek. Półokrąg otwarty na południe i podwójny szlak wiodący na północ. Przy owalnym kamieniu na tle czarnej puszczy jaśnieją śnieżno-białe szaty trzech mężów. Stojący w środku wzniósł ramiona, zaraz popłynie pieśń ku czci prowe, lecz zamiast pierwszej nuty powietrze przeszył świst. I w czole starca. Ugrzęzło ostrze topora. Ciało miękko padło na głaz i obejmując go ramionami, zamarło w bezruchu. Szybciej niż myśl, nagi człek doskoczył do trupa, znowu zafurczał topór i utonął w białej szacie na piersi oniemiałego ze zgrozy kapłana. I wtedy czarna przesłona w kształcie brodatego olbrzyma okryła tarczę księżyca. W zapadłej nagle ciemności przetoczył się grom. Gdy blade światło przelało się przez krawędź odchodzącej chmury, ukazała się owalna polana porośnięta krótką trawą i dwa nieruchome ciała. Zalśniło ostrze topora w rękach mordercy. Stał na lekko ugiętych nogach, wzrokiem przebijał ciemność zalegającą wśród drzew, nasłuchiwał szmeru oddechu żyjącej istoty. Puszcza odpowiadała mu bezruchem śmierci i ciszą. Ponuro zawył wilk. Słońce stało już wysoko na niebie, lecz wielcy ofiarnicy nie wrócili do osady nad rzeką Narewką. Przy dawno zagasłym ognisku, ze strachem w sercach, niepewni co począć, obradowali mężczyźni. Jedni chcieli biec w puszczę, by mimo zakazu szukać świętego kręgu kamieni, inni, woleli czekać, ufając prowemu, patrzyli po sobie, ale szacunek dla starców żadnemu z nich nie pozwalał objąć przywództwa. I wtedy z puszczy wyszedł moch. Prawą dłoń zaciskał na stylisku topora, z lewej, trzymane za siwe włosy, zwisały dwie ludzkie głowy. Podszedł do dogasającego ogniska i krótko obwieścił nowe prawo. Od dziś on jeden rządzi w osadzie, a wszyscy inni stają się jego slogami. Kto tego nie uzna, podzieli los starców. Zamieszkał w największej z chat. Skórę Odyńca zawiesił na starej lipie, a głowy przy odrzwiach. Groza i hańba zamieszkały z ludźmi. Nie chwycono za broń, nie odszukano zwłok, by je godnie pochować. Nikt z mężczyzn nie spytał, gdzie trzeci z wiedzących chodzili z opuszczonymi głowami, unikając spojrzenia kobiet wybieranych na noc przez obcego. Siła stanęła nad prawem. Księżyc zmalał, gdy zniknął, osadę nawiedził wilk. Był wielki i straszny. Ze zjeżoną sierścią i świecącymi ślepiami przemykał wśród chat, by prawie na oczach ludzi zarżnąć jałówkę lub byczka. Uderzał znienacka, z ciemności, chwyt zębów rwał skórę i mięśnie, a gdy rycząca z bólu ofiara padała, oplątana we własne jelita, nieśpiesznie uchodził do puszczy. Zrozpaczeni ludzie, biegnący bydlęciu na pomoc każdej nocy, słyszeli mściwe wycie wilka dochodzące z bagien. Wiedzącym wzrokiem patrzyli po sobie, lecz nikt nic nie mówił. W osadzie nie było już bydła. Podrostek wysłany rankiem po wodę nie wrócił. Znaleźli go u źródła z rozszarpanym gardłem. Tego dnia Moch długo starannie ostrzył kamieniem swój topór. Ludzie ukryci w chatach, przez szpary w belkach, widzieli, jak ciął skórę jelenia na płaty, zawijał na rękach i nogach, obwiązywał rzemieniami. Noc dobiegała kresu, gdy wolnym krokiem podążył do puszczy. W noże... Wykopanej w piaszczystej niszy, osłoniętej tarczą korzeni potężnego wywrotu, młoda wilczyca wylizuje szczenięta. Ich ojciec zginął pod lodem, na który wbiegł w pogoni za sarną. Matka zdala na siebie, nie z każdych łowów wracała ze zdobyczą. Dziś małe śpią najedzone do syta. Tej nocy wilczyca spróbowała szczęścia w innej części łowiska. Przebiegła z krajem ogromnego bagna, by tropić sarny pasące się na łąkach nadrzecznych. Z koźlęciem w zębach wróciła przed świtem. Wśród pni przemyka nisko pochylona sylwetka człowieka. Rozdęte nozdrza łowią zapachy, zwężone oczy poszukują przygiętych źdźbeł, śladu pazurów. Trop wiedzie od źródła prosto w moczary. Tu niknie. Zda się na zawsze. Człowiek zawraca, krąży, wypatruje zagubionego śladu. Przystanął i węszy. Nad ziemią wisi mdląca woń wilczego moczu. Złamana gałązka z kroplą krwi wskazuje kierunek. Zwierz przeszedł z krajem bagien i pomknął na zachód. Łowca przyspieszył kroku. Biegnąc, nie widzi burego cienia w ślad za nim opuszczającego moczary. Blask stającego dnia ukazuje tarcze, korzenie obalonego świerka i wilczycę leżącą u wejścia do nory. Mleczne ząbki szczeniąt poraniły jej sutki, więc wylizuje obolały brzuch. Śmierć wbiła się w czaszkę bez ostrzeżenia. Człowiek, nie wydzierając to pora z ciała martwego zwierzęcia, odciągnął je na bok i ukląkł w otworze nory. Owinięte w skóry przed ramię wsunął głęboko do środka, wyszarpnął, wstał, by z rozmachem uderzyć szarem, wyrywającym się ciałkiem o pień pobliskiego drzewa. Trzykrotnie przykucał i sięgał. Za czwartym razem palce nie natrafiły na sierść. Wyprostował grzbiet, przeciągnął ramiona, z ponurym uśmiechem odwrócił się w stronę martwej wilczycy. Dwa kroki od niego stał potężny basior. Jarzący ślepia wbił w oczy człowieka i skoczył. Szara smuga śmignęła w powietrzu. Nie pomogła srebrna obręcz na szyi. Ciszę poranka rozdarł z nagła urwany wrzask. Trzy pełne doby musiały upłynąć, nim w osadzie nabrano pewności, że obcy nie wróci. Rankiem ludzie otworzyli swe domy, zwinęli dobytek. I rozglądając się z trwogą znieśli do łodzi. Zanim słońce odbyło pół drogi, uciekli. Ostatnie czółno sięgało za kola, gdy do pomostu w opuszczonej osadzie podbiegł wielki, bury wilk. Gdyby się wówczas ktoś z ludzi obejrzał na brzegu rzeki w podartej niegdyś białej szacie stał, Wpatrzony w odpływających starzec. Początków plemion prasłowiańskich należy upatrywać w dwóch falach osiedleńczych ludów indoeuropejskich, które między 2000 a 1100 rokiem przed naszą erą, schyłek neolitu z zachodu wtargnęły przez Odrę na nasze ziemie. Ludy te Zwane od sposobu zdobienia glinianych naczyń kulturą sznurową, pod koniec epoki brązu opanowały całą zachodnią Polskę wraz z obecnymi Kujawami i ziemią hełmińską oraz Pomorze, dając podwaliny kulturze Łużyckiej. Z biegiem czasu podzieliły się na wiele odłamów, z których część wywędrowała, a część pozostała na miejscu, zajmując się uprawą roli. Ich centrum życiowe mieściło się między Odrą a Wisłą. W latach od 700 do 400 przed naszą erą okres halsztacki doby żelaznej, od strony Bałtyku rozpoczęła się ekspansja bitnego ludu z tzw. Tak kultury pomorskiej. Było to plemię niewiadomego pochodzenia. Niektórzy badacze na podstawie tzw. Tak urn twarzowych szukają jego źródeł u Etrusków. Lud kultury łużyckiej został zmuszony do opuszczenia ziem leżących w dolnym biegu Wisły i musiał wędrować na wschód. Najstarsze wiadomości o Słowianach zawdzięczamy greckiemu historykowi z V wieku przed naszą erą, Herodotowi. Wśród ludów zamieszkujących kraje barbarzyńskie wymienia neurów zasiedlających obszar dzisiejszego Podola i Wołynia. Podaje, że Neurowie zajęli teren, na którym siedzą dopiero około sto lat przed wyprawą Dariusza na Scytów, to jest w połowie VI wieku przed naszą erą. Musieli bowiem opuścić swe siedziby z powodu nadmiernego rozmnożenia się węży. Zarówno wykopaliska archeologiczne, jak i pewne wskazówki językowe nazwy miejsc i rzek Ner, Nerki, Nur, Nurzec, Narew, Narewka Mówią, że Neurowie pierwotnie bytowali w Wielkopolsce, skąd wyemigrowali wzdłuż Bugu na wschód. Prasłowianie żyli na najrzeźniejszych glebach w stałych, jedno-lub wielorodowych osadach. Trudnili się rolnictwem i przydomową hodowlą, głównie bydła. Zakładali też osiedla puszczańskie nastawione na łowiectwo, pszczelarstwo, produkcję smoły, dziekciu i węgla drzewnego. W osadach panował ustrój pierwotnej demokracji, który nie znał jeszcze władzy jednostki, a oparty był na kolektywnym wiecu ogółu dorosłych mężczyzn lub rządach legendarnej Rady Starców. Uczeni są zgodni, że wśród wielu bóstw utożsamiających siły przyrody prym wiedli gromowładny Prowe, u bałtów Perkun, narusi Perun i opiekun bydła Wełes. Wołos. Prasłowianie cześć Bogom oddawali na wzgórzach, w świętych gajach i uroczyskach. W Wyszogrodzie archeolodzy odkryli klasyczne sanktuarium prasłowiańskie. Wiecie do niego droga wyłożona kamieniami, na której znaleziono dwa żelazne sierpy. Centrum stanowi krąg ułożony z głazów narzutowych, wyznaczający miejsce boskiej obecności. W kręgu uwagę zwracają dwa kamienie ołtarze. Między nimi odkryto szkielet mężczyzny, którego czaszka nosiła ślad uderzenia tępym narzędziem. Drugi szkielet, uduszonej młodej kobiety, odnaleziono obok kręgu. We wrześniu 1995 roku, w Puszczy Białowieskiej, uroczyście otwarto nowy obiekt turystyczny. Miejsce mocy. Podobny do Wyszogrockiego kompleks głazów tworzących krąg z ołtarzem i doprowadzającą do niego znaczoną głazami drogę. Jedną z trwalszych pamiątek po przodkach są prastare cmentarzyska. Łopata archeologa już nieraz przyczyniła się do wzbogacenia naszej wiedzy o czasach prehistorycznych. Znamy różne typy dawnych pochówków: są wśród nich groby skrzynkowe, podpłytowe i podbrukowe w których jama wykopana w ziemi, po złożeniu w niej ciała lub popiołów, naczyń ofiarnych i rzeczy osobistych zmarłego, przykrywana była wielkimi głazami lub przysypywana kilkoma warstwami bruku. Dziś groby takie są trudne do odnalezienia, zwłaszcza na Nizinach, gdzie okoliczna ludność, cierpiąc na brak odpowiedniego surowca skalnego, skupiska wielkich kamieni wykorzystywała do budowy domów i na nagrobki. W puszczy zachowały się prastare groby z nasypami ziemnymi. Są to kurhany. Występują w grupach od kilku do kilkudziesięciu. Mają kształt płaskiego stożka o prawie kolistej podstawie i średnicy dochodzącej do dwudziestu metrów. Większość z nich jest już mocno rozmyta przez deszcze i poprzerastana drzewami. Inne noszą ślady łopat poszukiwaczy skarbów. Niektóre, dobrze jeszcze widoczne, Królują na naturalnych wzniesieniach i wydmach. Na przykład w pobliżu wschodniego krańca wsi Białowieża, na górze Batorego, w okolicach osady Czerlonka i pod Hajnówką. Inne ukryte są w bardziej niedostępnych miejscach. W rezerwacie ścisłym w pobliżu leśniczówki Dziedzinka, nad rzeką łutownią, w widłach, narewki i braszczy, w nadleśnictwie Browsk. Pierwszym uczonym, który zainteresował się białowieskimi cmentarzyskami, był archeolog Alfred Goetze. W 1918 roku prowadził wykopaliska w północnej części puszczy. Zarejestrował 46 stanowisk z 428 kurhanami. Część zbadanych grobów zawierała pochówki szkieletowe, inne należały do grobów ciałopalnych, a w części znajdowana była tylko warstwa węgla drzewnego i popiołu. W 1959 roku kolejni uczeni w Uroczysku Hajduckie odkryli grób dziecka zmarłego w III lub IV wieku naszej ery. W 1976 roku Kurchany Białowieskie były obiektem badań archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem Ireny Górskiej. W Białowieskim Parku Narodowym zinwentaryzowano 30 cmentarzysk zawierających 184 pochówki. Ekipa archeologów odkryła też kolejną starożytną osadę w pobliżu źródeł Narewki, przy zachodniej granicy bagien dzikiego Nikoru. Zdaniem archeologów, część kurchanów może pochodzić z pierwszych wieków naszej ery, inne, na przykład odnalezione na zachodnim skraju Puszczy Lackiej, są młodsze, pochodzą z X XII wieku. Ich późny wiek może dowodzić, że nawracanie pogan żyjących na pustkowiach litewskich musiało przebiegać powoli i opornie. Ludzie ci najwidoczniej nie chcieli z dnia na dzień porzucić wiary i obyczajów swych dziadów. Niektórzy przyrodnicy, sądząc z ilości kurhanów, domniemają, że w średniowieczu puszcza była gęsto zaludniona. Jest to błąd rozumowania. W kronikach Długosza znajduje się niebywale interesujący fragment mówiący o religii i obyczajach żmudzinów. Po wywodach dotyczących świętych gajów, których nie wolno było profanować, pisze Mieli nadto we wspomnianych lasach oddzielne, należące do rodzin i domów, ogniska, na których palili zwłoki drogich sobie osób, krewnych, z końmi i siodłami i lepszymi ubiorami a pierwszego października obchodzili we wspomnianych lasach ogromną uroczystość. Wszystek lud obojga płci, który się tutaj schodził z całej okolicy, przynosił pokarmy i napój, każdy według swego stanu. Urządzając z nich ucztę, przez kilka dni składali ofiary swoim fałszywym bóstwom, szczególnie bożkowi nazywanemu w ich języku perkunem, to jest piorunem. Ponieważ żmudź sąsiadowała z Prusami i Jaćwingami, Łotwą i Litwą, ludy te posługiwały się podobnym językiem, mówi o tym długoż. a Perkun był najważniejszym bogiem na Litwie. Można sądzić, że i obyczaje grzebalne też były u tych ludów podobne. W tym świetle Puszcza Białowieska jawi się jako monumentalna, odwieczna, święta nekropola. A nie miejsce posiekane polanami zamieszkanymi przez rolników, gdzie tuż za ostatnią chałupą zaczyna się wiejski cmentarzyk. Widzę, jak mieszkańcy grudka wzniesionego nad brzegiem narwi, niosą daleko w głąb bezludnej puszczy mary ze zwłokami bliskiej osoby. Jak obok innych kurchanów, układają wysoki stos suchego drewna, a gdy się doszczętnie wypali, starannie zbierają do urny resztki kości. Potem na miejscu mar, usypują kopiec z ziemi, a na jego szczycie stawiają zamknięte naczynie z prochami.